Smoku, przetrwałeś nadspodziewanie długo, ale nie masz pojęcia, jakie niebezpieczeństwa na ciebie czyhają. Radzę ci brać pod pachę znalezione jaja i tego wyleniałego kocura i zabierać się do domu, póki jeszcze możesz. Chodzi mi wyłącznie o twoje dobro. Spyro, Zoe powiedziała mi, że jeśli trafimy w to cudeńko, portal się otworzy. Może spróbuj upuścić na nie kamień. Zobaczysz drabinę lub ścianę do wspinania, wskocz na nią i chwyć się szponami.
to super. Mój druhu! Czarownica przyłapała tego pingwina na zabawie rakietami w fabryce fajerwerków. Jestem skłonny przekazać go w twoje ręce, jeśli tylko zechcesz uiścić drobną opłatę. Co za naiwniak! To jest dosłownie najlepsza rzecz, jaką możesz dziś zrobić, Spyro. Właściwie jaką kiedykolwiek zrobiłeś. I tak, tam zdety wiesz, o co chodzi. Sierżant Lot, 90068. Czekam na rozkazy, sir. Chyba musisz poszukać swojego dowódcy, nie? Hej, a co to jest? To najnowsza broń wojskowa. Wyrzutnia rakiety DBX-9, majstersztyk. Czemu nie użyłeś ich, by uciec? No bo dysponuję ograniczoną amunicją. I chciałem zatrzymać ją. Do tego! Powiedz, skąd się tu wziąłeś? Sądziłem, że smoki wymarły tysiące lat temu. Cóż, pogłoski o naszym wyginięciu są odrobinę przesadzone. Po prostu chcieliśmy mieć trochę spokoju. Jeśli marzy ci się cisza i spokój, powinieneś trzymać się z daleka od mojej ojczyzny. Mam zamiar całymi tygodniami rozwalać nosorogi. Bywaj!